Magda Mołek swoją karierę zaczynała w TVP. Po kilku latach przeniosła się do komercyjnej stacji TVN i tam stała się prawdziwą gwiazdą. Od 2004 roku niemal codziennie witała widzów w porannym programie stacji. Dzień Dobry TVN tworzyła niemal od samego początku. Odejście z niego uwielbianej przez widzów dziennikarki było dla jej fanów prawdziwym szokiem. Dziennikarka ze śniadaniówką była związana od 15 lat i nie była to dla niej łatwa decyzja. Względy prywatne i czas, który chce teraz całkowicie poświęcić swoim synom, przeważyły jednak o tym, że pora pożegnać się z widzami i współpracownikami. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że z anteny znika również program w roli głównej. O tym, że Magda straciła swoją posadę w TVN Style, dowiedziała się z mediów. Swoich fanów o całej sytuacji poinformowała za pomocą Instagrama. Choć sama dowiedziałam się z mediów, że nie będzie już mojego programu w roli głównej, byłam na to przygotowana. Dlaczego? Bo zadbałam wreszcie najpierw o siebie. I tego wam życzę, odwagi w decydowaniu o sobie, podejmowaniu trudnych, ale zgodnych z intuicją decyzji i wiary w to, że wam to wyjdzie. Bo wyjdzie. Dziennikarka już od jakiegoś czasu jest mocno skupiona na swojej działalności w sieci. Magda Mołek od jakiegoś czasu jest mocno zaangażowana w social media. Gwiazda zniknęła z telewizji, ale to nie znaczy, że żegna się ze swoim zawodem. Zaczęła bardzo prężnie rozwijać swój kanał na YouTube o nazwie W Moim Stylu. Zaprasza do niego różnych gości i rozmawia z nimi na interesujące ją tematy. Ostatnio sama gwiazda postanowiła udzielić wywiadu swojej koleżance po fachu. W rozmowie z YouTuberką Maliną Błańską opowiedziała o traumie z dzieciństwa. Nikomu jeszcze o tym nie opowiadałam. To była chyba 8 klasa szkoły podstawowej. Po lekcjach poszłyśmy z moją przyjaciółką do perfumerii. Przechodziłyśmy obok jednego z kościołów w mojej rodzinnej Legnicy. Siedziała tam grupka pijaczków, zostałyśmy zaczepione. Miałyśmy 14 lat, któryś z nich rzucił inwektywą w naszą stronę, a ja odpyskowałam. Ci panowie zamilkli, a my poszłyśmy dalej. Mija moment, ktoś mnie ciągnie za ramię, obraca i z całej siły uderza w twarz. Ten człowiek odchodzi w milczeniu, a ja przypominam sobie, że to jeden z tych ludzi, którzy tam siedzieli. Stałam sama z tym piekącym policzkiem, wyznała Mołek. Był to, jak się okazało, bardzo znaczący epizod w jej życiu. I chociaż przez tyle lat nikomu o tym nie opowiedziała, to między innymi przez to wydarzenie stała się feministką. Badania mówią jasno, jest konkretna grupa mężczyzn, która uważa, że kobieta jest przedmiotem. Kropka. To jest kod kulturowy, dlatego tak ważne jest to, żeby zmienić narrację. Trzeba kobiety zmienić i mówić im, że mamy być solidarne, mówi dziennikarka. Trzeba przyznać, że Magda bardzo długo skrywała ten sekret.